Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, w pierwszy dzień nowego roku, obchodzimy uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Na ten dzień przypada również ostatni dzień oktawy Narodzenia Pańskiego. I tego dnia chcemy bliżej przyjrzeć się tej, która porodziła Jezusa Chrystusa. Samo to święto odwołuje się do historii starożytnego Kościoła, kiedy to na soborze w Efezie ogłoszono uroczyście, że Maryja jest Matką Bożą. Ona nie tylko porodziła człowieczeństwo Chrystusa, nie tylko dała ludzką naturę, ale nazywamy ją Bożą Rodzicielką, ponieważ urodziła w ciele porodziła Słowo Boże, samego Boga. Ona nie jest stwórcą boskiej natury Chrystusa, to Bóg jest źródłem boskości, ale ona porodziła całego Chrystusa z Jego ciałem i bóstwem. I na pamiątkę tego wydarzenia 1500 lat później, w 1931 roku, papież ustanowił to święto. Ale tego dnia obchodzono wcześniej święto obrzezania pańskiego. Bo jak czytamy w Ewangelii przeznaczonej na ten dzień, 8 dnia obrzezano Jezusa i nadano Mu imię. Tego też dnia przez jakiś czas obchodzono uroczystość imienia Jezus, która wiąże się właśnie z tym nadaniem nowego imienia. A co chce Bóg nam powiedzieć dzisiaj, pierwszego dnia nowego roku? Po pierwsze, w czytaniu, drugim czytaniu przeznaczonym na tę uroczystość, są słowa: kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty. To od tak, od niech mi się stanie, Maryi, zaczął się nowy czas. Nadeszła pełnia czasu, a teraz żyjemy w tej pełni czasu, w tym wypełnieniu czasu. I może tego pierwszego dnia nowego roku, zamiast wymyślać sobie jakieś postanowienia noworoczne, to warto powiedzieć Panu Bogu tak, zgodzić się, żeby wszedł w życie każdego z nas i żeby zaczął robić nową historię. Druga rzecz. Kiedyś tego dnia obchodzono święto obrzezania pańskiego. Ono wiązało się z tym, że Jezus przyjął znak obrzezania, czyli został włączony w lud Starego Przymierza, w naród żydowski, chociaż tego nie potrzebował, bo Bóg nie może stać się członkiem narodu wybranego i dzięki temu osiągnąć zbawienia, bo przecież sam jest Bogiem. Ale Jezus chciał wejść w to, co było stare, ten stary porządek i ten stary porządek przemienić, żeby odkupić każdego człowieka. W tym samym drugim czytaniu są też słowa: aby wykupić tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Więc tego pierwszego dnia nowego roku może warto zgodzić się, żeby Pan Bóg przerabiał naszą doczesność, to co było, naszą historię, żeby nadawał temu nowy sens, wykupił nas z naszych grzechów, żebyśmy mogli zacząć od nowa, w pełni Jego obecności, zupełnie Mu się poddając i dzięki temu osiągając wolność i prawdziwe szczęście. I rzecz trzecia. To też jest święto imienia Jezus. Pan Bóg dzisiaj, tego pierwszego dnia nowego roku, daje też Tobie nowe imię. Bardzo podobne do tego imienia Jezusa Chrystusa, bo jesteśmy wszyscy chrześcijanami. Należymy do Niego. Chrześcijanin znaczy właśnie Chrystusowy. Więc tego pierwszego dnia nowego roku wspomnij na nowo ten, że jesteś Chrystusowy, że jesteś Chrystusowa. Pan Bóg chce z Tobą robić prawdziwie świętą historię. Tylko musisz pamiętać, że należysz do Niego. W ten pierwszy dzień nowego roku nie chodzi o postanowienia noworoczne, nie chodzi też o noworoczne życzenia, ale chodzi o to, by na nowo otworzyć się na Boga, który przychodzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.